strajk w wojewódzkim centrum szpitalnym. Bardzo trudno będzie usatysfakcjonować pracowników. 70-lecie Zrzeszenia Handlu i Usług. To są trudne czasy dla polskiego handlu. Inwestycje w Nadleśnictwie Świeradów. Takie inwestycje są drogie. Poniedziałek, 12 października. Paweł Guszała, witam, zapraszam na serwis informacyjny. W Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej trwa protest zbiorowy. Wszystko na to wskazuje, że już jutro w tej placówce rozpocznie się strajk. Za strajkiem opowiedziało się 98% pracowników. Najważniejszym postulatem do spełnienia jest oczywiście wzrost pensji dla pielęgniarek i położnych. Jak donosi Muzyczne Radio, które cytuje rozmowę z przewodniczącą Komitetu Protestacyjnego Moniką Poczykowską, pacjenci na pewno na tym nie ucierpią. Dodatkowo sytuację utrudnia fakt, że obecny dyrektor szpitala Stanisław Woźniak od kilku miesięcy jest na etapie wypowiedzenia, a kolejne konkursy na szefa szpitala nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. O całej sytuacji Komitet Protestacyjny poinformował właściciela naszej placówki. Urząd Marszałkowski. Ta placówka będzie dalej funkcjonować. W tej chwili trwa konkurs na nowego dyrektora, więc pewnie ta sytuacja będzie rozładowana. Natomiast też te możliwości 3x400, o których mówi pan minister Zembala, tutaj również mogą być one wdrożone. Jak twierdzi dyrektor Stanisław Woźniak, nic nie może zrobić, a podwyżki dla pracowników uzależnią większym kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli pracownicy mają się identyfikować ze swoimi miejscami pracy, muszą też godziwie zarabiać. I ja muszę powiedzieć, że czuję się bardzo jakby niewygodnie, czy też niekomfortowo w takiej sytuacji, w której nie jestem w stanie zaproponować moim pracownikom no nic, albo bardzo niewiele, jeśli chodzi o podwyższenie wynagrodzeń, bo to, jak wiadomo, wysokość płac jest bezpośrednio zdeterminowana kontraktem, który szpital posiada z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystko na to wskazuje, że jutro pracownicy rozpoczną strajk. Nie wykluczają także strajku głodowego. Związkowcy chcą, aby pracownicy dostali podwyżkę w wysokości 300 zł. Blisko połowa pracowników naszej placówki pracuje za pensję zbliżoną do najniższej krajowej. Wczoraj Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji kupiecka organizacja otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Zrzeszenie Handlu i Usług, w szeregach którego zarejestrowanych jest blisko 100 przedsiębiorców, otrzymało tytuł Zasłużony dla Dolnego Śląska. Tym razem minister Janusz Piechociński jeleniogórską organizację uhonorował medalem Zasłużony dla Polskiej Gospodarki. Te ważne wydarzenie zbiegło się także z obchodami okrągłej rocznicy istnienia handlowców. Ważne jest dlatego, że to są trudne czasy dla polskiego handlu, ale my się nie dajemy. Są kupcy, którzy od wielu, wielu lat prowadzą działalność gospodarczą i na nich opieramy swoje działania. Ważne środowisko, aktywne środowisko i społecznie, ale i osobiście. No dlatego dzisiaj tutaj jestem i bardzo się cieszę, że tak podniośle jest to obchodzone. I odznaczenie, które zrzeszenie otrzymało od ministra gospodarki, to też powód do dumy Jeleniogórze. W trakcie niedzielnego wydarzenia tym najbardziej zasłużonym kupcom z regionu wręczane zostały podziękowania. Tego ceremoniału dokonywali burmistrzowie oraz prezydent Jeleniej Góry. W gronie tym znalazł się m.in. właściciel sklepu obuwniczego z Jeleniej Góry, który przejął rodzinny interes założony już po wojnie. Ciężko to jest o klienta tylko. Klienta wiadomo, jak jest pełno, jest towar w całym tym na rynku, a można jedynie tylko jakością. Jakością towaru tylko można sobie zdobyć klienta. A tuż po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście mogli spróbować okolicznościowego tortu oraz obejrzeć pamiątki i dokumenty poświęcone Zrzeszeniu Handlu i Usług w Jeleniej Górze. Najbliższe lata zapowiadają się bardzo pracowicie dla Nadleśnictwa Świeradów. Gotowe są już dokumentacje i projekty najbliższych inwestycji. Kilka z nich zaraz Państwu przybliżymy. Nadleśnictwo Świeradów czeka na decyzję o przyznanie środków unijnych na złożone przez siebie projekty. W dużej mierze od europejskich funduszy będzie zależeć, które z planów przejdą do fazy realizacji. Pomysłów na inwestycje pracownikom nadleśnictwa nie brakuje. Mamy kilka złożonych projektów i czekamy na rozstrzygnięcia decydujące, czy dostaniemy środki, czy nie, głównie z partnerami z Niemiec i z Czech.
Są to przede wszystkim budowa większej ilości szlaków rowerowych single track. Podobnie program, który ma na celu policzyć i zdiagnozować ilość turystów w Górach Izerskich, żebyśmy mogli lepiej zarządzać ruchem turystycznym, żeby zrobić takie opracowanie. W planach jest także budowa dwóch wież widokowych w obrębie Nadleśnictwa Świeradów. Jedną wspólnie z gminą Świeradów, jedną jako Nadleśnictwo Świeradów. No i utrzymanie naszej infrastruktury turystycznej, która już istnieje na odpowiednim poziomie jakościowym, żeby można było z niej bezpiecznie korzystać. Które z inwestycji otrzymają pozytywną opinię europejskich funduszy, okaże się na początku 2016 roku. Po nich władze Nadleśnictwa zaczną sukcesywnie realizować wspomniane zadania. Sztuki walki cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza u młodszej części społeczeństwa. Najlepszym tego dowodem były ostatnie zawody o Puchar Burmistrza Gminy Mirsk. Była to już czwarta edycja zawodów o Puchar Burmistrza Gminy Mirsk. Do walki stanęli chłopcy i dziewczynki w wieku od 5 do 15 lat. Choć turniej organizowało Stowarzyszenie Jiu-Jitsu z Jeleniej Góry, to zawodnicy rywalizowali w innej sztuce walki – judo. Mamy 70 zawodników z 5 klubów, Szprotawa, Złotoryja, Jelenia Góra, Mirsk i Jerzmanice, także tutaj to jest obok. Tutaj my akurat walczymy w zasadzie jako malutkie dzieci w judo, typowe zasady judo, bo wiadomo, że jeśli chodzi o jiu-jitsu, to są troszeczkę inne zasady i są to bardziej takie zasady typowo męskie. O tym, że były to zawody w judo, a nie w jiu-jitsu, zapominali czasem nawet sami zawodnicy. Jiu-jitsu mi jest lepiej akurat, bo tak się już się przyzwyczaiłam, a myślę, że jak byłam mała, to zaczynałam pierwsze swoje walki z chłopakami i wygrywałam, więc... A mi się podoba, bo samoobrona jest i można się dużo nauczyć. Lubię walczyć, lubię łać puchary. Na razie to tylko z chłopakami. Takimi mniejszymi, dlatego że ja bardzo mało ważę, 25 kg. A po wadze jest dobierany przeciwnik, rozumiem? Tak. Bez wsparcia lokalnych przedsiębiorców zawody nie mogłyby się odbyć. Bardzo mi się podoba przede wszystkim zaangażowanie tych ludzi, którzy to organizują. I póki nam starczy sił i środków, będziemy wspomagać takie inicjatywy w regionie. Mówię, mam straszną motywację ku temu, ponieważ mam trójkę własnych dzieci i ten sport jest jednym z elementów wychowania, więc powinniśmy to wszyscy to wspomagać. Emocji nie brakowało. Każda z walk była głośno dopingowana, a na zwycięzców czekały tradycyjne medale, puchary i dyplomy. Pierwsze punkty w pierwszej lidze kobiet zdobyły wczoraj koszykarki MKS Moskar Konosze Jelenia Góra. Nasze zawodniczki pokonały Tęczę Leszno 73-52. Pierwsza odsłona niedzielnego pojedynku była bardzo wyrównana. Na punkty jeleniogórzanek szybko odpowiadały przyjazne, które na przerwę schodziły z korzystnym dla siebie wynikiem 34-32. W drugiej odsłonie jednak, głównie dzięki twardej obronie, nasze koszykarki opanowały parkietowe wydarzenia, czego efektem były wygrane dwie ostatnie kwarty, odpowiednio 21-12 i 20-6. A dzięki całej wygranej 73-52, podopieczne duetu trenerów Jerzy Godzimski i Dariusz Tomasik awansowały na czwarte miejsce w tabeli pierwszej ligi grupy B. W tamtym tygodniu była też walka, ale ze skutecznością znowu było na bakier. W tym troszeczkę połączyliśmy walka i skuteczność, zwłaszcza już tej drugiej części, bo w pierwszej jeszcze ta skuteczność nie funkcjonowała tak jak trzeba. A poza tym no, zagrały zespołowo i to było widać w każdej akcji. Bardzo się cieszymy, że dwa punkty zostały w Jeleniej Górze, bo ten początek sezonu będzie zupełnie inny, to nam da wiatru w żagle przede wszystkim. Natomiast faktycznie my wytrzymałyśmy, a one troszeczkę pękły, prawda? I my naciskałyśmy coraz bardziej i one faktycznie już nie były gdzieś tam w stanie się odbudować. I bardzo chwała całemu zespołowi za to. Przyjezdny z Leszna to zespół, który awans na parkiety pierwszoligowe wywalczył w poprzednim sezonie. Póki co podopieczne Krzysztofa Zajca nie zaznały jeszcze smaku wygranej, jednak patrząc na skład, w którym występują doświadczone zawodniczki, ta sytuacja wkrótce może się zmienić. Trochę ćwiczyliśmy w tym tygodniu pod ten zespół i nie ukrywam, że jechaliśmy tu z nadzieją na pierwsze zwycięstwo. Na pewno mamy zespół, jaki mamy, no, zbudowany dosyć szybko. Pod koszem mamy jeszcze dwie doświadczone w miarę zawodniczki, zresztą znaną w Jeleniej Górze Stasiukową i Grażynę Witkoś, ale im dalej od kosza trochę mniej tego doświadczenia i tutaj no, mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy lepsi, bo
zaczniemy puszczać też nasze juniorki, które muszą dostawać minuty. Dziewczyny wyszły agresywnie, troszeczkę bardziej w obronie na całym boisku. No miałyśmy trochę problem, żeby wyprowadzić. No w ataku też tak naprawdę nam nie szło. Za długo przytrzymywałyśmy piłkę. No i tak naprawdę żadna nie grała w stronę kosza. Kolejny mecz nasze zawodniczki rozegrają na wyjeździe w Krakowie z miejscową Koroną, by ponownie u siebie wystąpić 25 października w meczu z ŁKS-em Łódź. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego. Do zobaczenia jutro.